Dzień dobry. Poranek pod papugami, jak chyba słychać. Zaczynamy kolejny etap podróży. Jesteśmy znowu na wybrzeżu, będziemy się kierować na północ i dzisiejszy przystanek to wyspy Whitsundays i Rafa Koralowa. Zapraszamy. Trochę wieje i jak widać trochę pryska. Ale jest wspaniale, jak to na morzu. Pierwszy przystanek na nurkowanie. Zakładamy maski, wchodzimy do wody i będziemy właśnie nurkować na wielkiej rampie koralowej. Nie mogę się doczekać. Drugi przystanek to Zatoka Płaszczek, ale niestety nasze GoPro odmówiło posłuszeństwa, więc na to wychodzi, że to co właśnie widzieliście, jeśli chodzi o rafę koralową, to wszystko. Jesteśmy na plaży, stąd mój outfit plażowy. Ale to jeszcze nie ta plaża najbardziej znana. Idziemy na krótki spacer na punkt widokowy i stamtąd z góry będziemy widzieć tą jedną z najpiękniejszych plaż na świecie, a przez niektórych uważaną za najładniejszą na świecie. Jesteśmy na punkcie widokowym i tu możemy zobaczyć całą plażę i dla mnie to chyba rzeczywiście jest najpiękniejsza plaża na świecie, jaką do tej pory widziałam. No, jak to mawia klasyk? Jestem zachwycona. Ja też muszę przyznać, że oniemiałem z zachwytu. Niesamowite miejsce. Ale nie byłbym sobą, gdybym was nie zostawił z jakąś małą ciekawostką. Ten kształt taki, widzicie, taki kształt węża. Otóż to, aborygeni wierzą w to, że w czasie stworzenia przepełz tędy wielki wąż, stworzyciel, jeśli dobrze to tłumaczę, jeśli nie, to sorry, ale oni wierzą w tą legendę tego wielkiego węża, twórcy życia i właśnie tędy przepełzł i machnął ogonem, stąd ten piękny, wspaniały kształt. Krab wystaje z piachu, ale nie mam pojęcia, czy on jeszcze żyje, czy się usmażył. Jednak żyje, opala się po prostu. Fala go trochę podmyła, to się ruszył. Weszliśmy w te takie koryto i to wcale nie jest rzeka, ja myślałem zawsze, że to jest rzeka. To jest po prostu fragment zalewany podczas przypływów i podczas odpływu widać tą gigantyczną plażę. Weszliśmy tu do wody, bo zobaczyliśmy, że są płaszczki, nie wiem czy je dobrze widać na filmie, przez wodę, ale pływają i tu jest, widzę raz, dwa, tutaj kolejne dwie, trzy, także jest ich tutaj mnóstwo. O, tu się zbliża jedna. Ale po prostu jest ich tutaj mnóstwo płaszczek. No wody jest, jak widać, trochę ponad kolana. Jest ciepła, fantastyczna.
stingraye z tym bardzo ostrym ogonem na końcu, które potrafią dziabnąć. Ale jak widać, jesteśmy całkiem blisko, na razie nic nam nie zrobiły. To już był ostatni przystanek dzisiejszego rejsu, więc wracamy na brzeg. No naprawdę to miejsce zrobiło ogromne wrażenie. Ale jutro znowu przepiękna rajska tropikalna wyspa, tym razem mniejsza i mniej znana. Dobry, zaczynamy kolejny dzień. Opuściliśmy wspaniałą wyspę, czy wspaniałe wyspy Whitsundays i cały rejon. Jedziemy dalej na północ do miejscowości Townsville, skąd będziemy przeprawiać się na wyspę Magnetic. A tymczasem, jak widzicie, plantację trzciny cukrowej w koło. Cały czas się jedzie właściwie i te plantacje widać bardzo malowniczo, góry w tle. Jest fantastycznie i widzimy się w Townsville. Po krótkiej przeprawie promowej wylądowaliśmy na wyspie Magnetic i właśnie odbywamy mały spacer na wzgórze, z którego będziemy na pewno widzieć piękny widok na całą wyspę. Oraz na wzgórzu znajdują się forty z II wojny światowej. Ale w dziczyn tak naprawdę bardzo trudno dostrzec, na drzewach one się bardzo ładnie maskują. Najłatwiej jest pośle kup. Idąc zobaczyliśmy takie kupy, no i faktycznie bezpośrednio nad kupami, dokładnie nade mną, siedzi. Tym razem nie potrzebowaliśmy szukać tropów, bo inni tutaj spacerujący czy zwiedzający znaleźli koale, jest jakiś tam. Widzimy po tym, że dużo ludzi robi zdjęcia. Chcecie zobaczyć więcej koali, dowiedzieć się więcej ciekawostek i informacji o tych zwierzątkach, zapraszamy do naszego odcinka, który nagraliśmy jakiś czas temu. Link znajdziecie w tablicach w ekranach końcowych. Zapraszam, a tymczasem my idziemy dalej. Przed nami fort na wzgórzu. Trochę wygląda jak koala, ale trochę też jak Batman. Dotarliśmy na szczyt wzgórza, gdzie znajduje się punkt dowodzenia w bunkrach. Ten punkt był bardzo dobrze zamaskowany podczas II wojny światowej. Naukowcy, fotografowie, artyści połączyli siły, żeby stworzyć specjalny system maskowania. I w końcu patent jednego zoologa z Sydney, który badał tutaj morskie kraby, które świetnie się maskują, pozwolił zamaskować to miejsce tak, że nie było w ogóle widoczne z lotu ptaka. W końcu można spokojnie, z czystym sumieniem powiedzieć, że bunkry są. Wlazłem na szczyt jednego z nich. Widok jest po prostu wow. Ciekawa historia związana jest z nazwą wyspy Magnetic Island. Otóż kiedy w 1770 kapitan Cook dopłynął do wybrzeży Australii najpierw, odkrył też tą wyspę i w jej okolicy miał bardzo duże zakłócenia na kompasie.
twierdził, że to zakłócenia magnetyczne spowodowane tymi olbrzymimi głazami, których jak widać na wyspie nie brakuje, współczesne badania dowiodły, że nie miał racji i to nie jest wina tych głazów, ale nazwa została, przylgnęła i pasuje. A wyspa teraz po prostu przyciąga masy turystów. Z takich małych zatoczek, którą właśnie możecie widzieć za mną. Jest ich ponad 20 i są przepiękne. Dotarliśmy właśnie do zatoczki Balding. Stało na takie urocze nadmorskie miejsce, rybka z frytkami zjedzona i powoli kończymy ten uroczy dzień na wyspie Magnetic. Uzupełniamy sole mineralne oczywiście, ale spokojnie poruszamy się tu autobusem i później na prom, także nie prowadzimy po spożyciu. Jutro udajemy się w dalszą drogę z samego rana. Będzie znowu długi dzień, dla nas dużo kilometrów, ale kolejne urocze miejsce, czyli Mission Beach, będzie się działo. Zaczynamy kolejny dzień trasy wzdłuż wybrzeża i dziś zaczynamy odcinek, na którym dominuje las deszczowy, tropikalny i tu mamy wspaniały widok na jego początek. Jedziemy do Mission Beach i jesteśmy na drodze, na której teoretycznie przynajmniej przechodzą od czasu do czasu kazuary. Widać cały czas znaki ostrzegające o tym, żeby nie przekraczać prędkości, bo można wpaść na kazuara po prostu. Obawiam się, że to nie jest pora i że to jest tylko taka no ściema dla turystów, ale może będzie, kto wie. Patrz jaki fajny. Gdzie? Tu taki ładny. A tu patrz, o kazuar. Jaki błyszczący. Przechadzać dostojnie. Tak. Plaży. Dotarliśmy na Mission Beach i to miejsce jest nazywane miejscem, gdzie rafa koralowa spotyka się z lasem deszczowym i elegancko to widać. Morze po drugiej stronie, sznur, łańcuch palm, naprawdę pięknie. I najważniejsze, że pogoda się udała. Ponieważ pogoda na plaży nie sprzyjała plażowaniu, postanowiliśmy wykorzystać mimo wszystko dzień i wybrać się na poszukiwanie kazuarów. Idziemy na spacer ścieżką przez las deszczowy. Mamy nadzieję, że uda się wykryć jakiegoś dużego ptaka, ale szansa jest naprawdę malutka. Bardzo wolno, właściwie stąpamy krok za krokiem. Z dwóch powodów, nie chcemy spożyć kazuara, a drugi powód jest taki, że nie chcemy wpaść na niego. Kazuary są nie dość, że terytorialne, to jeszcze przyparte do muru zaskoczone, to tak jak każde dzikie zwierzę będzie się bronić. I mają bardzo groźne nogi z wielkim pazurem, który może rozciąć człowieka, klatkę piersiową i generalnie kazuar może zabić, także stąpamy bardzo ostrożnie. Wróciliśmy na boczną drogę, żeby zobaczyć jak to wygląda, jak widzicie gęsta dżungla i na środku drogi wydaje nam się, że jest ślad po kazuarze, czyli kupa. Klasycznie, najlepiej co, jak się tropi? Nie
niestety pierwsze próby znalezienia kazuarów nie udały się. Zostało ich tak naprawdę 4000 na całym świecie, z czego w Australii około 1000 sztuk na olbrzymim obszarze, więc nie jest to wcale proste, żeby je zobaczyć. W ciągu nocy wjechaliśmy w obszar taki rolniczo-górzysty i teraz, jak widzicie, zupełna zmiana znowu klimatu. I jedziemy na północ, omijamy troszkę Cairns. Zatrzymaliśmy się w Kurandzie, miejscowości w górach znanej z widokowej kolejki, która tutaj jeździ dookoła po górach. Oraz przepięknych wodospadów. I jeden z nich właśnie możecie zobaczyć za mną. Wodospad Barona. Robi ogromne wrażenie. Jest pora sucha, więc strumyczek w sumie wydaje się mały. A na zdjęciach obok na tablicy informacyjnej widzieliśmy zdjęcie, jak wygląda to w porze mokrej i to dopiero jest wodospad. Ale widok i tak przepiękny. Jest fantastyczna, robi niesamowite wrażenie, cała w paprociach, roślinach tropikalnych. Wszystko odbywa się tutaj w takim bardzo klasycznym stylu. Godziny nie są wyświetlane elektronicznie, tylko na tablicach układane. Wagony są też troszkę starsze, tradycyjne. Wszystko naprawdę wygląda bardzo klimatycznie. Kolejka wygląda naprawdę przepięknie, ale z powodu napiętego planu na dzisiaj zdecydowaliśmy, że nie pojedziemy nią tym razem. Wracamy na wybrzeże i kierujemy się na północ do lasu deszczowego Daintree. Przejdźmy do przeprawy promowej. Będziemy się przedostawać na drugą stronę rzeki Daintree. Jesteśmy już właśnie w lasach Daintree. I jak widzicie za mną znak ostrzegawczy, uwaga, krokodyle. I w tych rejonach krokodyle żyją, mieszkają i są naprawdę realnym zagrożeniem. Wszędzie widać ostrzeżenia. Te ostrzeżenia o krokodylach są napisane po angielsku, wiadomo, język urzędowy, ale oprócz tego po niemiecku i po chińsku, co wskazuje na to, kto jest najbardziej odważny i podchodzi najbliżej krokodyli. Dotarliśmy wczoraj do Cape Tribulation, czyli już do serca właściwie tego lasu Daintree. I dziś rozpoczynamy zwiedzanie, eksplorację terenu. Idziemy na plażę zobaczyć najpierw. Przechodzimy przez las namorzynowy. Jest piękny, gęsty, ale o lesie namorzynowym dość sporo mówiliśmy podczas wyjazdu do Malezji. Więc zapraszam do obejrzenia tam, jeśli kogoś interesuje, jak funkcjonuje taki las. I po co mu na przykład o takie żółte listki, jak tam widać od czasu do czasu, takie jak ten. Wszystko tam tłumaczymy, także serdecznie zapraszam do ciekawych odcinków z Malezji, a tymczasem ciąg dalszy wybrzeża w Australii. Achtung jest wszędzie, tu przy wejściu na plażę, przy każdej rzeczce tak naprawdę widać ten znak.
Mimo to Magda wczoraj widziała przy recepcji ogłoszenie, że od maja tego roku nikt nie widział jakiegoś 18-letniego Belga i podejrzenie jest takie, że nigdy już go nie zobaczymy. Zagrożenie jest po prostu realne, dzika przyroda bardzo bliska. Byliśmy od głównej drogi i idziemy przez las, szukając znowu kazuarów, licząc na brak krokodyli. To wygląda jak ślad. Ostatnią atrakcją w Daintree będzie rejs po rzece Daintree w poszukiwaniu krokodyli. Podczas godzinnego rejsu zobaczyliśmy kilka krokodyli. Było naprawdę niesamowicie. Nie mówiliśmy za wiele podczas rejsu, ponieważ pan przewodnik z 30-letnim, ponad 30-letnim doświadczeniem opowiadał strasznie dużo ciekawostek. I ja teraz postaram się opowiedzieć wam, co zapamiętałam. Więc pierwsza rzecz, przede wszystkim, to to, że te krokodyle to są krokodyle słonowodne. W rzece obecnie na odpływie większość wody jest słodkowodna, ale przy przypływie woda słodkowodna z rzeki zmiesza się z wodą oceaniczną i przypływ ma około 2,5 metra wysokości. Każdego roku samica krokodyla składa około 50 jaj, z czego tylko połowa przetrwa okres do wyklucia się. Z tej 25, która się wykluje, przeżywa średnio około jeden osobnik. Zapomniałam jeszcze dodać, że te krokodyle słonowodne są znacznie większe niż krokodyle słodkowodne i są również bardziej agresywne w stosunku do ludzi, ponieważ mają ludzi na liście swoich ofiar i posiłków. Wybraliśmy się na małą wycieczkę do Zatoki Eti. Posłyszeliśmy od lokalnych ludzi w Cairns, że tutaj mogą być kazuary i właśnie podczas przechadzania się po plaży zobaczyliśmy ślady na plaży kazuara. Wchodzą w gąszcza.
5 dniach poszukiwań kazuarów przez dżunglę, przez deszcze, przez plaże udało nam się dostrzec jednego osobnika. Młody osobnik najprawdopodobniej ma do 6 miesięcy i przechadza się wokół plaży. Jesteśmy bardzo zadowoleni, w końcu jest. I tym miłym akcentem, znalezionym kazuarem, kończymy ten odcinek z wybrzeża, z wielkiej rafy i z wielkiej dżungli. Mamy nadzieję, że Wam się bardzo podobało. Jeśli tak, dajcie nam znać w komentarzu co najbardziej. A my jutro ruszamy w następny etap, jedziemy w Outback. Bardzo długi etap i dlatego znaleźliśmy kilka fascynujących miejsc do odwiedzenia. Będzie całkowita zmiana klimatu, więc zapraszamy. Trzymajcie się, pa! No i oczywiście pięknie zakończyliśmy, wyjeżdżając już z Eti Bay przy drodze dorosły samiec kazuara. Piękna radość.